Witam bardzo serdecznie na moim kanale Sunlight Tarot. Z tej strony wróżka Fortuna się kłania. Dziś zapraszam do wysłuchania horoskopu na luty, wszystkie raki, ale także, kochani, z okazji nowego roku chcę Wam życzyć spełnienia w życiu prywatnym i zawodowym, dużo radości, sukcesów, optymizmu, dużo zdrowia, także poczucia humoru i dystansu do siebie, do świata, do ludzi. Dobrze, kochani, e-mail do mnie również znajdziecie pod spodem. Zachęcam do kontaktu. A teraz, żeby już nie przedłużać, zaczynamy. W pierwszym tygodniu energia czwórki mieczy. Ta energia wskazuje na chwilę odpoczynku. Rak będzie musiał się wycofać, zrobić cokolwiek, aby oderwać te swoje myśli od tego, co go całkowicie pochłania. Także jeśli zrobi to, uwolni swój umysł, uwolni swój potencjał i odrodzi się na nowo przez to właśnie oderwanie się, przez to przeczekanie, bo to jest karta nie działania, tylko czekania. Ten człowiek siedzi i czeka i myśli, to jest, odzyskuje siły. Także fizyczne i psychiczne, to jest taki odpoczynek, leczenie ciała. Kochani, czy to w związku musi przemyśleć, czy naprawić coś, czy coś zmienić, co się popsuło w Waszym związku, czy także w pracy. Może otrzymacie przymusowy urlop, może niektórzy mają stagnację w firmie. Taki zastój w interesach, w zdrowiu również, czas przemyśleń, rekonwalescencji, czas może na badania. Także jest aspekt w czwórce mieczy, choroby wirusowe tu są ukryte, więc należy uważać, bo może dopaść grypa. Dobrze, kochani, w drugim tygodniu energia całkowicie się zmienia, bo jest dziesiątka monet. Tu dużo spotkań w gronie rodzinnym, dużo nawet takich grubszych, bym powiedziała, jakieś śluby, jakieś wesela, może tu być jakieś spotkanie rocznicowe, czy nawet świętowanie właśnie jakiegoś kupna grubszej rzeczy, nawet może to być kupno domu dla niektórych. Dobry czas na operacje związane właśnie z finansami, taki radosny czas. Obfitujący w zyski, to są zyski różnej natury. Może być to spadek, może być podział majątku, może być poprawa sytuacji finansowej, może być wygrana. Taki dobrobyt. W zdrowiu zaś, jeśli będziecie się leczyć, to na pewno prywatnie tutaj trzeba będzie za to leczenie zapłacić w drugim tygodniu lutego, moi drodzy. Wisielec, trzeci tydzień. Także wisielec wskazuje na zatrzymanie, czy w uczuciach, czy w zdrowiu. Także to są takie wyrzeczenia wszelkiego rodzaju. Wisielec kieruje się uczuciem i jest takim bezinteresowny. Uczucie jest takie, u niego jest to dusza artystyczna. On jest bardzo człowiekiem, który kieruje się właśnie bezinteresownością, uczuciowością, ale także to jest dusza artystyczna. Bo się powtarzam. Kochani, to jest czas takiego zawieszenia, gdzie człowiek w tym okresie poznaje samego siebie, szuka rozwiązania swoich problemów. Może w pracy, praca nie daje satysfakcji, czy też finansowej na przykład, ale może też być praca, którą wykonujemy z konieczności. Także choroby uniemożliwiające pracę mogą nas dopaść. Może słaby układ odpornościowy, może jakiś wirus, może też nadużywanie alkoholu, może być, czy leków. Rada od wisielca jest taka, aby zmienić swój punkt widzenia, a wtedy pojawi się
możliwość zobaczenia wszystkiego w innym świetle. To jest tylko jedna taka rada. No cóż, takie życie. W czwartym tygodniu działanie takie to jest królowa mieczy na czwarty tydzień, która mówi właśnie o ciętym języku, inteligencji bardzo dużej, sprawiedliwa jest to osoba i dokładna, ale tu właśnie może nas tutaj ktoś ugodzić słowem, może nam ktoś tu coś stanąć na drodze, albo też wy sami możecie komuś dokuczyć z końcem miesiąca. To jest kobieta, która dominuje. Ona wszystko robi, aby było na jej warunkach, tak? Czy to w życiu domowym, czy w pracy. To jest taki dom z surowymi warunkami. Możemy mieć do czynienia z królową mieczy w czwartym tygodniu. W zdrowiu możliwe problemy z układem właśnie moczowym, nerkami. Wynik, jaki jest na miesiąc luty dla raka, to jest piątka kielichów. Rak może być niezadowolony ze swojego życia, może widzieć tylko swoje nieszczęścia i tylko swoje jakieś problemy i skupia się na tym tak, że nie potrafi nic zobaczyć innego, co jest poza nim. Nie widzi tych dwóch kielichów, bo on widzi tylko te trzy kielichy, które się przewróciły i rozlały. A tu są dwa pełne, które stoją za tym człowiekiem. I rak może nie dostrzegać w lutym swoich możliwości, tylko żalić się i smucić i odczuwać właśnie takie porażki i bezsilność taką, takie niepowodzenia. Ale jest taka rada od piątki kielichów, by człowiek traktował swoje rozczarowania jako możliwość oderwania się od przeszłości i nadzieję na lepsze jutro. Pamiętajcie, zawsze trzeba mieć nadzieję na lepsze jutro, myśleć pozytywnie i dostrzegać choć trochę swoich szans, swoich możliwości, bo naprawdę nie warto zamartwiać się i skupiać tylko na jednym problemie. Dobrze, kochani, w zdrowiu mogą was dopaść właśnie nerwy, bóle głowy, a bóle głowy spowodowane właśnie problemami i nerwowością. Kochani, życzę wam pozytywnych myśli, dostrzegajcie swoje szanse. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Na pewno będzie miesiąc zróżnicowany, ale intensywny. Pamiętajcie, każda energia jest przejściowa. Życzę jeszcze raz wspaniałego miesiąca. Może choć jednej, którejś, dziesiątej, setnej pomoże ten horoskop, aby otworzyć oczy i nie skupiać się na swoich problemach tylko i słabościach, tylko na swoich pozytywnych cechach charakteru i dostrzegać pozytywne strony życia. Tym akcentem kończę horoskop. Zapraszam na mój kanał. Pozdrawiam.